Okej, jesteśmy z powrotem po przerwie. Przy okazji włączyłam na przerwie to zapisywanie VOD, ale nie wiem, raczej nie zadziała tego to od tego live'a. Niestety, znaczy tak mi się wydaje. Zobaczymy, żebym pamiętała, że to włączyć. Dobrze, ale idziemy... Z The Killer is Dead. The Killer? Killer is Dead. Boże. Jest to bardzo dziwna gra, o której usłyszałam w ogóle od pracerka. Bo sama o niej nie wiedziałam. Aczkolwiek nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś była taka gra, która nazywała się Lollipop Chainsaw. Nie jestem pewna tylko, czy ona czasem nie była dostępna tylko na konsolach. Sterowało się tam taką lasencją, boże, jakąś cheerleaderką chyba. I była apokalipsa zombie. I ona miała chłopaka. I ten chłopak chyba został ugryziony czy coś takiego i ona mu odrąbała głowę i nosiła tą głowę ze sobą i ten chłopak jakby tą głową gadał cały czas do niej, w sensie ona miała gdzieś przyczepioną do swojego paska, jak Geralt, nie wiem, swoje trofea. I ona łaziła wszędzie i się robiło sieczkę z zombie. Tak. Zmieniła Wendigo. No, to ta gra jest tych samych twórców, co Lollipop Chainsaw. Więc może być równie popierniczona. Ma być remake. O, byłoby fajnie, jakbym był. Powiem, że chętnie pograła w to jeszcze. Grałam tylko raz u siostry, pamiętam kiedyś. Tryskanie cytrynką, dobrze. Już, proszę. No, właśnie było tylko na PS3. Cześć Legion, dziękuję za wodę, twoje zdrówko. No, także to jest z tych tytułów, które kojarzę, bo oni tam mieli więcej pewnie różnych dziwnych rzeczy, ale tak, ogólnie właśnie będziemy kierowali gościem, który nazywa się Mondo Zappa i on jest właśnie takim trochę kasanową, zabójcą na zlecenie i on przyjmuje zlecenia. Będziemy kosić jakichś przestępców i innych dziwnych gości chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Podobno będziemy też randkować. Mi precel zdradził. Będziemy randkować z różnymi dziuniami i będą cycki, i będą seksy, i będą inne dziwne rzeczy. Także ja się obawiam trochę, jak to będzie wyglądało, ale zobaczymy. No, to tak mniej więcej chyba tytułem wstępu. Myślę, że będzie spoko. Czemu mi... W ogóle Marta is Dead mi się nie zamknęła, nie wiem czemu. Wyrywajmy wszystko, co się rusza. No właśnie obawiałam się tego, że to powiesz. Czyli kolejna bajonetta się szykuje, tak. No tylko, że tym razem gramy facetem, nie? Ani kobitką. Sexual content? Boże. Myślę, że będzie fajnie. No, Laurens, za dobrze już cię znam. Tyle lat. Tyle lat. Głośno. Przynajmniej na samym początku. Fuller, machanko dla ciebie. Mancho, mancho, mancho. Oj, Geminis. Boże, boże. No i jako, że gra jest takim, no... slasherem, tak samo jak właśnie... bajonetka, to gram na padzie, żeby było prościej.
to przynajmniej mam taką nadzieję, że będę grać na padzie, bo gra nie wykrywa mojego pada. Halko! Czemu nie wykrywasz mojego pada? O, teraz wykrywa. Dobra, czyli pierwszy ekran nie działał. I kocia łóżka znowu. Będę grzeczny i powiem, żebyś stosownie odmawiała, ponieważ ważniejsza jest relacja, którą trzeba zbudować niż bezpośredni stosunek płciowy. Zastanowię się nad tym, Sawa. Dobra, trochę pościszałam dźwięki, mam nadzieję, że będzie ok. Jakby coś było nie ok, to oczywiście krzyczcie. A to będziemy jakoś zmieniać. Grunt to start bez maila z padem. Jakiego masz pada? Xboxowego takiego, nie wiem, chyba z 360 jaki był kiedyś taki, nie wiem. Bo to nie są te nowe pady Xboxowe, tylko te starsze. Tu już mi się gałka nawet zajechała z tej strony i trochę kiepsko wygląda. Są napisy w opcjach włączone. Zaraz zobaczę. Chyba są. Jak są na czerwono, to są włączone? Chyba tak. Przez zajechaną gałkę nie działa. Jakby ktoś mógł ogarnąć ankietę, byłabym wdzięczna. Dobra. Cofamy się na B. Super. Bo grając w ogóle, jak uruchamiałam tę grę na klawiaturze, to tu były takie kosmiczne podpięcia tych przycisków na klawiaturze, że to jest jakiś koszmar. No, zajechałam gałkę. Dobra, new game. Jestem bardzo ciekawa. Aha! O nie, na jakim poziomie mam grać, Precel? Na jakim poziomie grałeś? W ogóle ta gra ma też na PC chyba jakiś problem, bo Precel mi mówił, że tam trzeba coś w plikach pozmieniać, bo chyba się wywala i crashuje w niektórym momencie, ale w internecie jest jakby do tego instrukcja, jakby coś. Very hard, no no. Normal możesz zmienić między misjami. Okej, dobra, to wezmę normal. Wygram na easy na wszystko. No ja różnie. W sumie zależy. Okej. Okay. Będziemy walczyć podobno kataną głównie. Zresztą chyba są też inne bronie. Zamawiamy very hard. Dziewczyna porwana. No. Play smarter, not harder. No, czasem troszkę znika mnie ci niestety. Przepraszam, mogę się trochę obniżyć, ale nie wiem, czy to wiele pomoże. Aha. Jakiś brzydal. Dobrze, zaraz wyłączę eksperymenta. Ojej. Odbijamy szczały. An executioner. Jest nadal za głośno. Cybermener. Czy ja mogę? Nie, bo to skipnę. Jak to kliknę, to nie chcę skipować. To musimy poczekać. Aha, bo ja już mam walczyć. Ja mogę menu włączyć. O, super. Dziękuję. Dobrze. Już wyłączam cytrynkę. Proszę bardzo. Boom Simulator w wersji Azja. Okej, okay. I teraz czekajcie, ja bym jeszcze weszła w te opcje i te dźwięki. Ale jest trochę za głośno, bo mam tak cicho już to ustawione. No, ładnie wygląda. Move L, okej. Okay. W ogóle on sam odbija te
Kamera kontrol. A nie mogę biec? On sam odbija te strzały. Idę jak jakiś kosior. Ja mogę gdzieś biegnąć? Dobra, to jest dziwne. Okej. Koksy nie biegają. Ja zginę w tutorialu. Nie! O nie! On mnie zaszczelił. Mi szczelił w buzię. Terminatorem, skoro kula na niego nie działa. Nadal mam wrażenie, że jest za głośno. Bardzo ciekawie się zaczyna ta gra. No on się ruszy na pewno. W 10 minutach. O, wiedziałam, że wstanie. I odciął mu rękę. Krew tryska. Jak mu te oczy szaleją w ogóle. Hold RT. Jest to? Killer is dead. Aha. Release. Kostium okrzywa oko. No. Jesteśmy sexy smexy. No. Nie. Jaka poświata. Jego dusza uleciała? No, dostałam ten. Osiągnięcie nawet. Wow, no, dostałam pieniądze! Zarobiłam pieniądze! White Death Note, no. Surfer, koniec gry, gratulacje. Skończyłaś misję 40 sekund. Hajsy z praw autorskich. Oh my god. Each time you update your high score on the world leaderboards will go up. Okay. New mission unlocked. Epizod drugi, Killerist. Okej. Okay. Aha, tutaj można te change difficulty, change map, details. Okej. Okay. Dobra. W tej misji można farmić kasę na very hard w 40 sekund. O Boże. Gra 10 na 10, a nie zarobiła pieniądze, tak. Brian Roses, new mission, name Damon, gender male, age 40, nationality American. Dobra, start mission. Tak, to było szybkie. Ta kamerka mi się przesuwa. Wake up, wake up. Mondo, wake up. Open your eyes. Slowly. It's time to get some work done. We've got prey that needs hunting. Ojej. Cóż to?
Oho, już się zaczyna. O matko. Nie. Mado, you listening to me? On jest teraz zajęty. Hey, give me a sec. I'm in the middle of something. It's time. Sorry, baby. I got a job to do. But afterwards, we'll pick up where we left off. I can't wait. I know. I won't be long, I promise. Ooh. You can go to my place. Mondo! Co, ba, odpadł? Okay. I'll forgive you this time. Mika, spill your wine. Huh? What do you mean, sir? Spill your wine on the target. And please, make it look natural. O Boże, on ma jakąś współpracownicę. Well, I'm racing against the clock here. Every second counts. I spilled it! Did the target move? Yes! Yes! Good. Approaching the target. Leave the rest to me. O Boże! Jakie on ma cybernetyczne ramię. O, tryskanie cytrynką. Czekajcie, to już włączę tyskanie cytrynką. Chyba. Let's go adventuring. Chyba i nie. Boże, te wszystkie dźwięki się zdublowały. Dziękuję bardzo, Lorenz. I dziękuję, Mariusz, za 13 miesięcy subskrypcji. Wielkie dzięki. Chłopy z jakimiś pałkami. A, the beloved katana Gekko absorbs blood which boosts Mondo's fighting ability. O, katana combination. Keep making combos to increase your attack speed. Hold and release moonslash. A to ja mam walczyć z tym X-em? To ja w końcu nie wiem, jak ja walczę. Slash this shit. Okej, okay, czy ja zbieram jakieś oczy? Co to w ogóle wypadło? Nie, oni mają te oczy. A jak to się broni, ja się zastanawiam. W sensie gdzieś musi być blok jakiś albo coś. Ten. Jezus. To czemu mi się kamera zmienia? Jak mnie to denerwuje? Kamera powinna być za bohaterem. Serio, bo... jest jakieś dziwne. Tena nie jest idealną bronią ukrytą dla killera. Pamiętaj, że X możesz przytrzymać dla danego, dla innego ataku. Aha, no tak. When defeating wires, you can take their body parts as spoils. O, możemy zbierać części ciał przeciwników. Wire synapse, recover health, energy core, recover blood. Aha. Czyli jedno nam odnawia życie, a drugie jakby krew? Nie wiem, tak, krew chyba jest do tych ataków. Moon crystals. After collecting dropped items, you can upgrade Mondo. You can use gems to upgrade Mondo and acquire skills. Czyli możemy upgrade'ować tego gościa za pomocą tych gemów żółtych. Krew to jak mana. Health gems are wire cells that boost your vitality. Grant health experience when your health level increases. The heart mat also goes up. Okej, okay. Czy to wydłuża nam życie? Że nie ma opcji bronić się, bo i tak cię nie zaatakują, bo jak cię zobaczą, to wiedzą, że nieważne co zrobią, tak zginą. No, myślę, że na tym poziomie trudności i tak bym obrywała mimo wszystko. Blood roses are crystallized blood from wires that raise your blood power. Grant blood experience when your blood level increases, your blood max also goes up. Jesus! Czemu wszystko naraz? Dziękuję za wodę, Kalin. Twoje zdrówko. Już? Dziękuję. Mam za dużo pasków tam na górze.
Sprawdźmy, że... Nie, on tutaj... Albo nie mam jeszcze odblokowanego blokady ciosów, albo nie działam. Coś nie wiem. O matko. Na ostro ich bierzemy. Na ostro. Wow. Ale fajnie to wygląda. Cześć, Mako! Jak krew tryska. Impressive. No, spoko, praca. A blok będzie. You're new around here? Okay. No, chyba złapał moją partnerkę. A little bitch. Spilled wine on my suit. Nie, uderzył kobietę. I'm your replacement. Dobrze, koniec muszę. Dziękuję bardzo. Are you saying I dropped the ball? Because I was under the impression that I executed every job perfectly. Haven't I, Brian? The boss isn't here. He's waiting at the table. He'd like to have a few words with you. Is that so? Oh, I'm glad. Good luck, kid. One day, you may have to walk this path too. And on this job, you always come face to face with darkness. Ooh. That's why you gotta find a beacon of light that'll never succumb to it. Thank you. Those are words I won't forget. Czekajcie, bo ja tu muszę wciskać jakieś przyciski teraz! Ostro! Aha. Zaraz wyłączę cytrynkę, tylko się skończą scenki. Ciekawa grafika. No, taka trochę inna, nie? Brian, did I make a mistake? Yeah. By going against the state, that's evil, man. At least that's what I believed. Tell me, did you accept the darkness? I devoured it entirely. Nie, to znaczy devour. I've been enchanted by her beauty. No Boże. And her chaos. The still dark night. On chyba bardzo Everyone lubi ciemność. Pożreć. Aha, dziękuję, Mnieciu. Watch out for that young kid. He's dangerous. Show him the right way. Yeah. Czy ta książki po ciemno? Zapal sobie lampkę. To the executioners, a toast. Cheers. Ooh. Good wine. Aha, fajnie. 1950 vintage Burgundy. Brian. Was my life worthwhile? O Boże. Jak sika z niego. Everything in life is worthwhile. Never forget that. Trysnął z impetem. The killer is dead. Super. Jeszcze powtórzcie ten tytuł parę razy. Czemu mnie to śmieszy? Mnie też to śmieszy. Now,
Let the killing begin. No i kolejne rezultaty. Ile zarobiłam? Ja chcę te pieniądze w prawdziwym życiu. Boże. Toughness payment. 169 tysięcy. Sam B. Zresztą killerista. Dziękuję, Rupiski. Dajcie mała gołyczka. O. Kolejne misje są dłuższe. No, domyślam się. Ale to mnie bawi, że ten początek jest to taki łatwy, prosty i przyjemny. New mission unlocked. A woman of pain. Dobra. Już zaraz zrobię a woman in pain. Tylko wyłączę cytrynkę w końcu. Ciekawe, w której części dojdziemy do Marty, która będzie te... Pamiętaj o niej, jak zostaniesz bilionerką. Dobrze, będę pamiętać. Właśnie to wiadomo, jak będzie, nie tak lekko. No, na pewno. Dobra. Idziemy. Klient Robert. Name Alice. Będziemy zabijać 21-letnią kobietę. Jeszcze francuskę. No może to nie jest zabijanie, może to jest uwodzenie. Offer of employment. Fajnie tak. Fajnie mu dali. Mika, get up. Time to go. Mika, nie opierniczaj się. Sweet dziewczynko. Get dressed. It's time to go to the office. What? We passed the test? I passed the test. Właśnie. What about me? Failed, obviously. Super. If you're gonna throw a tantrum, do it later. I've got work to do right now. Just try harder next time. You know I'm gonna need an assistant. Really? Yes. Now let's get ready. Pronto. I'll do my best. Wiem, że ta dziewczynka super jęczy. O Boże. Morning. Mondo reporting for work. I'll be starting here today. I'm his assistant. I'll be helping him out! That's nice, newbie. But you've already got the job. Save it for later. All right, you two, listen up. We're the country's first line of defense. We operate solely on tax dollars, so we can't afford to waste a single moment. From now on, every fiber of your being exists to serve the state. Am I clear? Yeah, I think so. I understand! So, who's our client? Good. He should be here any second. I already am. Aww. I'm Robert, the artist. So to summarize, you're living next to a monster. Is that right? Monster? Ooh. So, you're suggesting that this creature is what's responsible for all the recent disappearances? That's only speculation, of course. Speculation? The truth is often found buried deep within speculation. In fact, some monsters can only be uncovered through speculation. Chief, please calm down. Yeah, I got a little ahead of myself there. Well, that's not all.
Ale ta blondynka jest ładna. Jeszcze pędzla mu brakuje i sztalugi. No i croissanta łapie, no. I bagiety, właśnie. I see. If you hear children scream in terror every single night, and your window is spattered with blood, then it's only natural to assume that you're living next door to some kind of demon or monster. And this drawing came straight from our client. It's gotta be the real deal. So, Mondo, do you have it all? Yeah, I've got it covered. All right then. After careful consideration, we decided to take on your case. However, I do need to inform you that the function of this office is execution. You got any problem with that? Execution? Yeah. Well, this is a monster. It's a monster. Right, a monster. That okay with you? Yes. Fine. Now we need the $10,000 up front for our services. What? Isn't the state supposed to pay for the execution? The execution, yes. But cleanup of the body parts and gore is not cheap. Vivian, why don't you just calculate the expenses at the end? Chief, not again. Fitting task for our newest employee. Wouldn't you agree, Mondo? Please check back with our office in 1 week, and we'll give you a status report on our progress. Now, if you could please sign on the line. But of course, we won't keep you waiting an entire week. Thank you very much. Przyjemny głos w przeciwieństwie do asystentki. No, ona jest taka piskliwa. It's awfully quiet. Ah, I don't hear any screams. O, ona jest taka rozebrana trochę. It's a quiet neighborhood. But something smells fishy. Literally. What a horrible odor. Like something's rotting. To ta tak wącha? Się zastanawia, czy co? Nie czuję? Will you two be all right? We'll be fine. Fine and dandy! Give us a call if things get out of hand. We'll send backup right away. Thanks. The job... Zyskała przy bliższym poznaniu. Killer is dead. Now where's our client? Dobra, czekajcie, bo... Nadal mnie intryguje, że to jest tak głośno. Staraska w tej różowej manereczce totalnie słodka idiotka. No, to jest taki, no... To jest Japonia, no. Killer is dead. Czy możemy rozwalać rzeczy w tym mieszkaniu? O, nie! O, mogę! Kotka rozwaliłam! Chciałam ten zegar. Tutaj w ogóle puste ramki są. Można wejść na górę? Aha. Przepraszam panią, a pani to kto? I'm a certified blood drawing nurse, Scarlet. O Boże. You should feel honored to be in my presence. Aha. Scarlet Challenge? What? Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. Boże drogi. Już zaraz zobaczę. Są fresh blood from Scarlet. Widziałam, że ona tu jest. Odblokuje wyzwanie bojowe. O, już totalnie dwuznaczne. Aha.
Czekajcie, co tam mówiliście? Status i upgrade? Coś mam ten kliknąć? A jak mam wejść do tego upgrade'u? Aha, tutaj. To mogę wybierać w ogóle to? O tak, instantly after a back dash appears enemy's weak spot. Ja nie mam pojęcia, co ja tu będę, wiecie, wybierać. High mobility. Nie mam. No właśnie, mam 5 tylko, no to co mi mówisz, że mogę? Jestem ich hobbikiem, ale taka pielęgniarka może do mnie podejść z igłą w dowolnej chwili. Ojej, Skipper! Dziękuję, Izika, twoje zdrówko. Bo mnie tutaj wkręcasz precel i robisz, no, jakieś dziwne rzeczy mi z mózgiem. Dobra. Dzień dobry, pani. Excuse me, sir. Please, I need help. No, you are... wygląda jak... It's my sister. Please help her. My older sister. She... Jakaś Alicja z Krainy Czarów. What's her name? W sensie taki ma strój i... Where is she right now? A man... Please help Alice. I'm begging you. Where is Alice right now? She was tricked by a scary-looking man. That's why I'm frightened. Huh? You have to trust me. My name's Mondo. What's your name? Alisa. Huh? Sama aktorka głosowa, co Misuru P3. Nawet nie poznałam. O! Ja niestety nie znam, więc... Jezu, jak wam miga ten telewizor! Wyłączcie go! O, tu jest więcej kotów! Ej, te koty trzymają kryształy. Trzeba je zabijać, niestety, przykro mi. Tu jest jakiś prezent dla mnie! Nie wiem, co tam było w środku, bo nawet nie ogarnęłam. No dobra, ale tu nic nie ma. Aha, wychodzę i nagle jest Alicja w Krainie Czarów. Right away. How long are you gonna make me wait? Forget about work and just come see me. I have something special for you. O mój Boże. Zaczyna robić creepy. Jezu, jak tu mi wibruje wszystko. Tu są schody. Tam jest prezent znowu dla mnie. Jakiś. Patrz, weszłam w pudełko. W ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi prezentami, ale to jest kot. Kolejny. Tam są otwarte drzwi, ale ja nie wiem, czy ja tam chcę. Tylko z drugiej strony to nie mogę pójść za bardzo nigdzie indziej. O Boże, precel. Widziałam, właśnie ogrywam Persony 3 Pulse Enty. O, to jest badżuk ten prezent. No przepraszam, Foksiak. Wiem, że będziesz już tak chodzisz z tym prezentem. No też trochę tak myślałam. Aha, jesteśmy do góry nogami. Nie, to są przeciwnicy. Just hack your way through the weak ones. No. Klikaj w nich. At times it's necessary to block your enemy's attack. Nie. Czemu gard jest tutaj? Attacks that can't be blocked. So keep on your toes. Kurde, ten blok mi tu nie pasuje, zdecydowanie. Na tym przycisku wolałabym, żeby był na spuść. No matter how powerful an attack, if you can dodge it, it's meaningless. Aha, dodżowanie jest też na tym. No okej, rozumiem. O nie, oni się też blokują.
First, you need to penetrate the enemy's guard. Penetrate. Then watch for an opening and deliver the fatal blow. O Boże. Dziewczyna, z którą niedawno kochaliśmy się na stojąco w polu, dzwoni i zaprasza cię na coś specjalnego, to wiadomo, że to będzie warte naszego czasu. O Boże. Ja prawie tego nie używałem. Czego? W sensie dodżowania, blokowania czy czego? Break through the defense of tough enemies and you'll gain your opportunity to attack. Hold release, guard crash. W sensie to tylko Y? Bloku, aha. No, do, 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 do. Kurde. Wszyscy przeszkadzacie mi w pracy. Babeczkę dostałam! Dostałam babeczkę. Okej. Dobra, czekajcie. Muszę sobie cięcie zrobić.